Tegoroczny termin wyborów samorządowych jest wyjątkowo niefortunny. Prowadzenie kampanii samorządowej na przednówku, na przełomie zimy i wiosny to jest bardzo trudny czas. To jest bardzo trudny czas na spotykanie się z warszawiakami, bo jest zimno, przykro, szaro, buro i no, można powiedzieć, to nie ma miejsca na taką kampanię w terenie. Dużo lepiej jest pod tym względem pod koniec lata, gdy mamy wrzesień albo początek jesieni, czyli październik. Mimo tego kampania trwa i w ostatnich 2 tygodniach trzy najważniejsze jej zdarzenia, przynajmniej z mojej perspektywy, to były 3 debaty. Pierwsza debata z udziałem moim, pani marszałek Biejat i pana wojewody Bocheńskiego w Wirtualnej Polsce, którą wszystkim wam polecam, jeżeli nie mieliście okazji się z nim zapoznać. Podczas tej debaty odmówił nam udziału pan prezydent Trzaskowski. Druga debata w kanale Zero, debata 3-godzinna z wszystkimi kandydatami na prezydenta Warszawy, ale również bez Rafała Trzaskowskiego, którego ten tekturowy symbol tylko zastępował podczas tej debaty. No i wczorajsza debata w TVP, najbardziej sztywna, najbardziej drętwa, najbardziej zamknięta i taka miała być, ponieważ strategią obecnego prezydenta Warszawy jest unikanie debaty, unikanie kampanii. Najlepiej byłoby, gdyby tylko jego pracownicy, urzędnicy i działacze Platformy poszli na wybory i żebyście wy ani pozostali warszawiacy nie wiedzieli, że jakieś są prawdziwe wybory, coś się będzie działo, będziemy kogokolwiek wybierać. Im mniej kampanii, im mniej wymian, tym mniej rozliczania niespełnionych obietnic Rafała Trzaskowskiego. Im mniej kampanii, tym mniej okazji do zadawania pytań. No i dlatego miała być taka sztywna debata jak w dniu wczorajszym. To nie jest normalne, że mamy 6 bloków ważnych, jak transport, edukacja, służba zdrowia, finanse, mieszkalnictwo i na każdą wypowiedź w każdym temacie mamy zaledwie minutę. Co ja mogę wam podczas minuty powiedzieć o tym, co ja myślę o warszawskim transporcie, zwłaszcza gdy dostaję tylko jedno bardzo konkretne pytanie. To samo dotyczy wszystkich innych aspektów. Wczorajsza debata, ocencie jak to wypadło oczywiście sami, ale była moim zdaniem taką okazją do zadania jednak kilku trudnych pytań Rafałowi Trzaskowskiemu, pytań, na które nie odpowiedział. Zapytałem między innymi i pytaliśmy między innymi o to, czy on tu na poważnie z nami chce zostać na najbliższych 5 lat. Hasło mojej kampanii wyborczej to Warszawa na poważnie. To Warszawa, dla której rezygnujemy z innych aktywności, z innych planów, z innych działań. To sytuacja, w której gdy ktoś z nas zostaje prezydentem Warszawy, to nie myśli, nie marzy o tym, żeby za kilka miesięcy zostać eurokomisarzem albo za rok porzucić nas dla bycia być może prezydentem Polski. Jeżeli ktoś ma takie plany, nie powinien tutaj wpadać na chwilę, na moment, na kilka miesięcy czy na rok, bo jest to skrajnie niepoważne. I wczoraj odpowiedzi na takie pytania unikał i uniknął Rafał Trzaskowski. Dziwi mnie, że nie był twardziej, mocniej dopytywany, bo to moim zdaniem jest bardzo, bardzo duży afront dla nas, dla warszawiaków, że ktoś tutaj chce być prezydentem tylko na chwilę, dopóki nie dostanie lepszej fuchy. Wczorajsza debata była tylko zamarkowaniem pewnych tematów, nie dała szansy w pełni wypowiedzenia, co myślimy o najważniejszych kwestiach, dlatego ja od przyszłego tygodnia, ostatniego tygodnia będę publikował filmy, nagrania w tym nowo pobudowanym czy zaaranżowanym studio w moim biurze poselskim i będę opowiadał wam o tym, jak powinien moim zdaniem właśnie wyglądać warszawski transport, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo, edukacja i inne obszary, w których gmina, miasto, stolica, metropolia, jaką jest Warszawa, ma swoje zadania, ma swoje obowiązki, ma problemy do rozwiązania. Mam nadzieję na to, że będziecie zadawali pytania, będziecie mieli zapotrzebowanie, w jakich sprawach chcielibyście, żebym mówił. Już dosyć dużo takich informacji otrzymałem, dostałem informacje od was, że w waszej dzielnicy brakuje szkoły, że w ogóle nie ma edukacji publicznej, że budowano na dziko całe osiedla i w jednych miejscach nie ma w ogóle kanalizacji i nie planuje się jej dociągnięcia, w innych miejscach nie ma szkół, nie planuje się nic zrobienia w tym obszarze, a wszyscy stoimy, cierpimy w korkach. Wszyscy marnujemy czas w mieście, które miało być 15-minutowe, jest to 15-minutowe. Zaczynam od przyszłego tygodnia. Zachęcam was do śledzenia mojego kanału na YouTubie, na którym będę publikował wszystkie te filmy w ramach cyklu i serii Warszawa na poważnie. Niezależnie od spraw warszawskich, jako parlamentarzysta, jako poseł, w
równolegle rozpocznę drugi cykl pod tytułem Raport Mniejszości, w ramach którego będę mówił o mojej pracy poselskiej, o pracy moich kolegów, koleżanek z Konfederacji w naszym parlamencie, w którym jesteśmy tą mniejszością i na tyle, na ile będąc mniejszością, będąc opozycją, punktujemy rząd i walczymy o wasze interesy, walczymy o zmianę prawa, walczymy o to, by w poszczególnych obszarach w Polsce było inaczej, było lepiej, było bardziej zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i z naszymi marzeniami o tym, jak to miasto i ten kraj powinny wyglądać. Zapraszam was serdecznie do oglądania, zadawania pytań. Zachęcam was do subskrybowania mojego profilu. No i apeluję, byście to samo waszym przyjaciołom, znajomym rekomendowali. Bądźmy razem, dyskutujmy o Warszawie, o Polsce. Dziękuję.